Wieczorem 17 września w Kutach nad Czeremoszem, gdzie 80 lat temu odbyło się ostatnie posiedzenie rządu II Rzeczypospolitej Polskiej, w kościele parafialnym odprawiono uroczystą mszę świętą. To w tej świątyni 17 września 1939 roku była sprawowana msza święta za ojczyznę, w której uczestniczyli przedstawiciele ówczesnych władz polskich, prezydent Ignacy Mościcki, marszałek Edward Rydz-Śmigły i premier Felicjan Sławoj Składkowski. Jesteśmy przy kościele, gdzie została odprawiona mniej więcej o tej porze, o godzinie 19, dla członków rządu Rzeczpospolitej Polskiej ostatnia msza święta na ziemi polskiej, na terenie II Rzeczpospolitej. Stąd władze Rzeczpospolitej udały się na emigrację, stąd żołnierze polscy udali się, aby walczyć na wszystkich frontach tej wojny. Miejsce szczególne, data szczególna, miejsce szczególne i wspomnienia, hołd i cześć dla tych wszystkich, którzy 80 lat temu stawili czoła dwóm największym totalitaryzmom, niemieckiemu i sowieckiemu. Chcemy wspomnieć po pierwsze ofiary agresji sowieckiej podczas całej wojny i przypomnieć, że Kuty stały się też symbolem ewakuacji rządu polskiego na zachód, aby tworzyć nową polską armię do walki z najeźdźcami. W imieniu arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię ksiądz Kazimierz Halimurka. Przed rozpoczęciem liturgii list od premiera RP Mateusza Morawieckiego odczytał dyrektor Studium Europy Wschodniej Jan Malicki. Dzisiejsza rocznica każe nam ponownie pochylić się nad skutkami nieodpowiedzialnej polityki prowadzonej w imię partykularnych interesów jednostek, w imię fałszywych ideologii, a nierzadko zwykłej chęci jakiegoś historycznego rewanżyzmu. Słowo do zgromadzonych w świątyni wygłosił również minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Trudno nie kryć wzruszenia, będąc w tym miejscu, gdzie 80 lat temu zgromadził się rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Zgromadzili się na mszy świętej, gdzie po raz pierwszy po 20 latach wybrzmiały słowa: Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Po 20 latach wolności, gdy Polacy mogli śpiewać Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie, nastąpił ten dzień, który przekreślał naszą niepodległość. Tym dniem był 17 września 1939 roku. Dr Dariusz Iwaneczko, dyrektor rzeszowskiego oddziału IPN-u, zaznaczył, że wydarzenia 17 września z Kut były bardzo tragicznym momentem w dziejach Polski. Dzisiaj to oceniamy jako historycy przede wszystkim, jako tragiczny moment w historii, w dziejach narodu polskiego. Przede wszystkim ten tragizm dotykał prostych żołnierzy i oficerów, którzy, jak świadectwa mówią, nawet zdrapywali farbę biało-czerwoną ze szlabanu na pamiątkę. Zrywali korę z drzew na pamiątkę właśnie, nie wiedząc, czy powrócą jeszcze kiedykolwiek do kraju i w jakich okolicznościach powrócą. Po mszy świętej w kościele w Kutach odsłonięto tablicę upamiętniającą wydarzenia sprzed 80 lat, złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Robiąc tę uroczystości, tę mszę, chcemy wspomnieć samą rocznicę, samą tragedię i uszanować pamięć jej ofiar. Oraz przypomnieć Polakom, jak droga jest wolność, jak droga jest niepodległość, jaką straszną tragedię musieli ci ludzie przeżywać, którzy tu żegnali ojczyznę tak daleko od Warszawy, że dzisiaj już Polacy nie pamiętają, że granica II Rzeczpospolitej była tak daleko. Wójt w Kutach pokazał dziennikarzom Kuriera Galicyjskiego budynek dawnej plebanii kościoła grecko-katolickiego, gdzie odbyło się ostatnie posiedzenie rządu II RP. 80 lat temu, 17 września, w tym domu, nazywanym Domem Stefanowiczów, odbyło się ostatnie posiedzenie polskiego rządu. Następnie polska armia i polski rząd wycofały się przez most kolejowy, który łączył dzisiejszą Galicję z Bukowiną, a wtedy Polskę z Rumunią. W czasie wizyty do Kut delegacja z Polski zwiedziła pozostałości polskiej strażnicy kolejowej na dawnej granicy polsko-rumuńskiej, fragmenty nieistniejącego mostu oraz czynnego mostu nad Czeremoszem. Goście również udali się na miejscowy cmentarz, gdzie zapalili znicze na grobach polskich Ormian i w miejscu pierwotnego pochówku pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.